Dwie minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam po weekendowej przerwie na kolejne 1807 już spotkanie w Nocnych Światłach, które jak zawsze od poniedziałku do czwartku o tej porze rozpoczynamy na antenie Radia Plus. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Przez najbliższe dwie godziny także będzie działać forum wymiany myśli dla świetlików, czyli to miejsce, gdzie Państwo możecie dodawać swoje komentarze, myśli, wątki, zadawać pytania. Tam, gdzie Państwo możecie po prostu współtworzyć Nocne Światła, do czego zapraszam pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Tam jest na to miejsce. Na Facebooku. Na pewno dzisiaj będziemy też walczyć z tym, co często nie pozwala nam postawić kroku do przodu, ale też będziemy starać się jakoś konstruktywnie do tego podchodzić, bo w cyklu na budowie relacji rozmawiać będziemy o tym, że od jutra będzie inaczej. Czyli jak walczyć z prokrastynacją i konsekwentnie realizować postanowienia. Dzisiaj w nieco okrojonym składzie jesteśmy, bo ze słynnego duetu została połowa. Beata Janowska, mediator i pedagog z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Witam cię serdecznie, dobry wieczór. Witam serdecznie Państwa. Dobry Pozdrawiamy wieczór. Nieobecnego Bogdana i machamy do niego z powodu wyjątkowej nieobecności. Dzisiaj nie ma Bogdana z nami, żałujemy, ale Beato, ty zawsze jesteś świetnie przygotowana, tak więc jestem przekonany, że doskonale damy sobie radę, chociaż żałuję, że Bogdan, który zawsze ciekawe myśli wnosi do naszej rozmowy, nie będzie dzisiaj obecny z nami. No cóż, takie życie, tak się składa, czasami kleci. Tak więc, proszę Państwa, zaczynamy i sytuacja wygląda tak, że z prokrastynacją, no to jest taki z łaciny prokrastynacją, czyli odroczenie, zwłoka, taka tendencja, która utożsamiana jest z jakimś odwlekaniem, opóźnianiem czy przekładaniem czegoś po prostu na później, no, jak sama nazwa wskazuje, która ujawnia się w wielu różnych dziedzinach życia i przez to pojęcie właściwie takie dobrowolne zwlekanie z realizacją zamierzonych działań, pomimo posiadanej jakiejś świadomości pogarszania się sytuacji wskutek opóźnienia, to jest właściwie ten największy problem. Ten mechanizm polega na tym, że dzięki odłożeniu wykonania jakiejś czynności, zaniechania jej na jakiś czas, następuje poprawa samopoczucia, pojawia się jakaś ulga, jakieś poczucie swobody, radość, że nie trzeba działać natychmiast, a zaangażować się później. To jest no niestety złudzenie, bo później okazuje się, że nie jest lepiej, bo jest większe ciśnienie, większa presja czasu czy jakakolwiek inna presja. Natomiast my dzisiaj chcemy połączyć dwie rzeczy, jakoś tak poskładać w całość jedną tą walkę z prokrastynacją, jednak z chęcią rozwoju, żeby też pokazywać, że zmieniać siebie i otoczenie, a jednocześnie zachowywać to, co wartościowe, to jest właściwie cel, o którym łatwo zapominamy na co dzień w życiu, bo mamy cele, mamy jakieś działania takie, powiedziałbym, w których jesteśmy sfokusowani, jak to się mówi potocznym językiem, na załatwienie jakiejś sprawy, na działanie, a zapominamy nieraz o innych rzeczach. I tutaj chciałbym w tej delikatnej materii walczenia z prokrastynacją nie zapomnieć o tym, że nie tylko cel jest rzeczą, która nam przyświeca i że bez względu na to, jak szybko go zrealizujemy, to nie chodzi o to, żeby nam przysłonił także naszą codzienność. Bo być może, tutaj słuchacze już przed programem zaczęli dyskusję, że z takim wątkiem, że no, nie wszystko musi być prokrastynacją. Czasami rzeczywiście możemy sobie jakoś tak poukładać pewne rzeczy, żeby znaleźć czas na to, żeby cokolwiek opóźnić, bo inne rzeczy są ważniejsze. Po prostu ustawienie hierarchii ważności. Dlatego dzisiaj będziemy mieć jedno i drugie na uwadze. Po prostu walkę z prokrastynacją, która stricte, która po prostu zabiera nam jakoś możliwość skutecznego, szybkiego działania,
ale będziemy się przyglądać również innym sferom, które ta walka z prokrastynacją może nam zepchnąć do narożnika, a one są nie mniej ważne w życiu, a być może czasami nawet ważniejsze. Tak więc przez te najbliższe 2 godziny będziemy starali się, walcząc z prokrastynacją, jednocześnie uniknąć gorączkowego pośpiechu naszych czasów, które sprzyja takiemu poszukiwaniu fikcyjnego, trochę mitycznego więcej. Więcej czasu, więcej osiągnięć, więcej uznania. No nie, no tego się nie da zrobić na tempo. Jeżeli pragniemy nowych bodźców, jakby częstych zmian, twórczego niepokoju, to dobrze jednak czasem mieć coś stałego, jakiś emocjonalny port, do którego się wraca. Więc pozornie to się nie składa. Natomiast ja chcę Państwu zwrócić uwagę, że to są dwie przestrzenie, które dzisiaj naprawdę będziemy próbowali połączyć. I walkę z prokrastynacją, i odnajdywanie takiej przestrzeni, w której rzeczywiście możemy sobie pozwolić na pewne opóźnienia, by nie zapomnieć o rzeczach ważniejszych. To już tak podkreślam po raz kolejny, żeby wyraźnie zaznaczyć, jak nasza dyskusja będzie dzisiaj się toczyła. Natomiast od czego trzeba zacząć? Zacząć trzeba od jednej bardzo istotnej kwestii, która jest na tyle banalna, że o niej bardzo często zapominamy na co dzień, że życie jest trudne. Trudne jest, ale ma jedną zasadniczą cechę, która jest bardzo cenna, nawet w tych trudnościach właśnie, a może nawet przede wszystkim w tych trudnościach, że ono uczy. Więc ta rola wzlotów i upadków w naszym życiu jest niebagatelna i warto się jej przyjrzeć na początku, żeby zobaczyć, co ona ma do powiedzenia wobec różnych naszych wyborów, bądź zaniechań, czyli właśnie prokrastynacji, albo czasami różnych nadmiernych działań. Mhm. Mówisz, Pawle, o tym, że życie uczy. Owszem, ale tylko tych, którzy chcą się uczyć. Podróże kształcą tych, którzy są wykształceni. Tak? Problem polega na tym tak naprawdę, że bardzo wielu dorosłych zachowuje się jak naczynie, do którego nie da się nalać. Takie pełne naczynie, ludzie, którzy mówią, ja wiem lepiej. I chociaż wielokrotnie próbują walić głową w mur, wielokrotnie próbują jakiegoś sposobu, jakiejś metody i nic z tego im nie wychodzi, to jednak nie mają zgody na to, żeby zapytać siebie, co robię nie tak. Czyli jest coś takiego w nas, często dorosłych, że gdzieś tą taką plastyczność uczenia się zaczynamy zatracać. I myślę sobie, że każdy musi sobie zadać pytanie, czy ja chcę się uczyć. Bo uczyć się to znaczy mieć otwarte oczy. Uczyć się to znaczy myśleć, wyciągać wnioski. Cały czas gdzieś jednak próbować coś zmienić, czy ulepszyć w swoim sposobie myślenia, mieć jakieś refleksje. I myślę sobie o tym, że to bardzo częste jest, że powtarzamy te same schematy, które nie dają efektu. I złościmy się, że za kolejnym razem wynik jest równie niekorzystny. I to ja naprawdę obserwuję u wielu osób, sama się czasem też na tym łapię, ale są tacy, którzy latami potrafią robić to samo i tylko mocniej, i tylko silniej, ale to nie daje naprawdę, to nie daje żadnego wyniku. I myślę sobie też o tym, że jeżeli mówimy o tym, że życie uczy, to trzeba zwrócić uwagę na to, że tutaj mamy ten wątek nasz dorosły, ale też chciałabym nawiązać do dziecięcego, że czasami nadmiernie wspieramy dzieci, jesteśmy nadopiekuńczy, wyręczamy je i później wyrastają z tych dzieci dorośli, którzy są kompletnie nieodporni na wszelkiego rodzaju jakieś niedogodności. Wyrastają z nich dorośli, którzy mają problem z tym, że jakaś porażka, choćby niewielka, jest końcem świata, bo po prostu nie mają doświadczeń takich. Czyli warto jest sobie zobaczyć, że po prostu to taki truizm, ale życie składa się z zlotów i upadków. I jeżeli my nie mamy takiego otrzaskania z tym, że coś może nam nie wyjść, to my po prostu odczuwamy z tego powodu duże cierpienie, a czasami nawet blokadę.
I to powoduje, że my czasami po prostu już nie jesteśmy w stanie dalej działać, bo raz mi się nie udało. Nie mamy takiego doświadczenia. Warto jest sobie zobaczyć, że coś się dzieje, prawda, po drodze, bo zobaczmy sobie takie dziecko, które uczy się chodzić. Gdyby tak było, że ono po tym, jak się przewróciło, bo przecież każde się przewróciło, powiedziało sobie nie, no to ja się nie nadaję do chodzenia. To nie chodzilibyśmy jako ludzkość, prawda? Więc jak sobie zobaczymy, co robią dzieci, dzieci są uparte. Dzieci dążą do celu, dzieci się uczą. Ponoszą porażki, ale powstają, idą dalej. Takie dziecko, które uczy się jeść, najpierw całe jest upaprane, nie wiadomo, co druga łyżka trafia do buzi, ale ono je i ono jest dumne z siebie, że je. To, co my robimy dorośli już później, to my chcemy, żeby każdy nasz ruch był perfekcyjny. My już nie chcemy się mylić. My mamy problem z tym, żeby się pomylić. Zresztą myślę sobie, że bardzo też przykłada się do tego system nauczania, który na szczęście się w tej chwili już zaczyna zmieniać i mam nadzieję, że to będzie skuteczne, bo zobaczmy sobie, że na czym bazowała nasza szkoła. Na tym, że nauczyciel wychwytywał nasze potknięcia. Znajdował nasze braki. Czyli my, właściwie na dobrą sprawę, byliśmy sparaliżowani tym, że ktoś zobaczy, że my czegoś nie umiemy. I to się dzieje teraz w dorosłości. Czasami nie podejmujemy działania, ponieważ my możemy się mylić. A pomyłka jest po prostu końcem świata. Czyli jakby gdzieś ten wstyd wynikający z pomyłki jest po prostu zabijający. No właśnie, to jest często obawa, znaczy w prokrastynacji, jak twierdzi literatura tematu, że źródłem prokrastynacji może być lęk przed porażką, przed doznanym doświadczeniem, w którym mój błąd wcześniej został bardzo jakoś mocno skrytykowany publicznie, że to było jakieś wydarzenie, które mnie bardzo mocno zawstydziło, zablokowało, więc obawa, że coś takiego może wystąpić, albo że praca, którą w to włożę, będzie na tyle duża, że jakoś mnie wyczerpie, zmęczy, to są wszystko takie przyczyny, które wydaje się gdzieś powinniśmy mieć rozeznane, a jednak kiedy nam się po prostu nie chce czegoś zrobić, no to nie zadajemy sobie pytania dlaczego, bo tutaj odkrycie bardzo często takich przestrzeni, w których byśmy potrafili rozszyfrować jakąś przyczynę, źródło tego, dlaczego pewne rzeczy odkładamy, mogłoby już być pierwszym krokiem do tego, by przestać odkładać. No właśnie, to jest to pytanie, które powinniśmy sobie postawić, bo czasami również też warto postawić inne pytanie, bo powinienem coś zrobić, ale czy potrafię, czy dam radę, to są też te blokady, które niejednokrotnie nie pozwalają na to, żeby wejść poziom wyżej, bo to te wzloty i upadki, o których mówimy, o których tutaj rozwinęłaś myśl, to jest coś takiego, co no, okazuje się w trakcie. No, coś zrobiliśmy, okazało się, że raz się świetnie udało, innym razem niekoniecznie, ale następnym razem, jak to powtórzyliśmy, może jakoś w inny sposób, to już weszliśmy na wyższy poziom. No, to jest jednak zawsze pewne ryzyko rozwojowe, czy jakoś wchodzenie w pewną przestrzeń działań, czy ona przyniesie jakiś skutek. No, często to jest związane z miejscami, gdzie pracujemy, gdzie mamy jakieś zadania przed sobą i nie za bardzo chcemy pokazać, że się obawiamy tego zadania, no bo co pomyśli szef, co pomyślą współpracownicy, czy nie stracę pracy, czy opinia moja się nie pogorszy w miejscu pracy, czy nie stracę jakichś gratyfikacji z tym związanych. No więc tutaj też ten lęk potrafi być paraliżujący, ale no właśnie, to pytanie, czy potrafię, czy dam radę, również może być mobilizujące. To też wiele zależy od naszego nastawienia. Mhm. Ale również, wiesz Pawle, myślę sobie, że często takie pytanie, które powinniśmy sobie zadać, czy ja chcę czegoś, czy ja o czymś decyduję, czy ja tylko chciałbym. Bo to są zupełnie dwie różne historie, bo to, że ja, czy ja dam radę, to jest jakby druga rzecz. Ale najpierw myślę sobie, że bardzo wielu ludzi mówi chciałbym, chciałabym, a to jest coś takiego, takie coś, co się może nigdy nie wydarzy. To jest rodzaj jakiegoś marzenia, to nie jest jakieś postanowienie, to nie jest decyzja,
to nie jest coś, co zaczyna jakiś kształt przybierać. I ja myślę sobie, że, bo jeżeli myślę sobie, że ja tego chcę, że ja decyduję, że ja chcę do tego dążyć i pytam siebie, czy dam radę, to ja mogę siebie zapytać, co się stało, że do tej pory mi to się nie udało, dlaczego, co ja mogę zrobić w tym kierunku, czego ja potrzebuję, żeby dojść do celu, kto może mi pomóc, ile czasu mi to zajmie, mogę sobie to jakoś zwizualizować, kiedy będę pracować nad tą zmianą, kiedy ja to zrobię. Tylko chcę, żebyś zobaczył i żeby wszyscy zobaczyli, że to jest język działania, tak? Ja chcę, ja decyduję. A tak naprawdę, czy dam radę? Myślę, że zawsze z tyłu głowy jest to pytanie, czy dam radę, ale kiedy wyruszamy w drogę, to nigdy nie wiemy, czy dojdziemy do celu. I myślę sobie, że problem polega na tym, że bardzo często najbardziej zajmuje nas ta myśl, czy dojdziemy do celu, zamiast te kolejne kroki, które wykonamy. Jakby też myślę sobie, że my w ogóle jesteśmy takimi ludźmi, dla których też padło już tutaj to słowo swoich ust, sukces. My chcemy mieć sukces i to najlepiej szybki sukces chcemy mieć. Natomiast nie doceniamy kompletnie tego, że ta droga jest szkołą, że ta droga jest nauką. Na przykład myślę sobie teraz, przyszła mi do głowy historia himalaistów. Ile mają takich podejść, kiedy nie wejdą na szczyt, kiedy im się nie udaje to? I za kolejnym jakimś razem w końcu wchodzą na szczyt. I to jest ich sukces. Ale było bardzo dużo przygotowań, bardzo dużo szkoleń. Były porażki po drodze. Podobnie jak myślę sobie o ludziach, którzy osiągają sukcesy. My często czytamy o ludziach z pierwszych stron gazet, ale jest opowiedziana ta ich droga na szczyt, tak jakby ona była taka prosta, łatwa i przyjemna i oczywista. Ludzie, którzy na przykład pracują w biznesie, mówią, że zanim wypalił im jakiś biznes, trzy biznesy wcześniej padły im na przykład. Ludzie, którzy biorą się za jakąś działalność, wszystko jedno jaką, artystyczną czy techniczną. Przecież ilu na przykład wynalazców pracowało nad wynalazkiem całe życie, zrobiło ileś tam wynalazków, które były do niczego, którym nie chciano im opatentować, które w końcu okazało się, że są po prostu ślepą uliczką gdzieś. Czyli warto jest sobie zobaczyć, że tak naprawdę ta droga, ona też nas czegoś uczy i myślę sobie, że tutaj to jest bardzo ważne, żeby gdzieś też zmienić swoje nastawienie. No właśnie. I jeżeli ta obawa przed tym, że nie dam rady i że nie dojdę, sparaliżuje mnie, to na pewno nie wyruszę w żadną drogę. To na pewno nie zrobię zupełnie nic. To zatrzymajmy się na chwilkę, bo warto w takim razie, zgodnie z tym, co mówisz, czasami w drodze również zrobić przystanek, żeby rozejrzeć się, jak wygląda to miejsce, do którego doszliśmy, zanim dojdziemy do celu, który sobie założyliśmy. Tego wieczora w cyklu Na budowie relacji od jutra będzie inaczej, czyli jak walczyć z prokrastynacją i konsekwentnie realizować postanowienia. Beata Janowska, mediator i pedagog z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, jest Państwa i moim gościem, współtwórczynią cyklu Na budowie relacji. Wracamy do Państwa za chwilkę. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. To miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszamy. W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Na budowie relacji. Od jutra będzie inaczej. O tym rozmawiamy. Czyli jak walczyć z prokrastynacją i konsekwentnie realizować postanowienia. Beata Janowska jest z nami, mediator i pedagog z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. To jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam Państwa zapraszamy, by dzielić się swoimi przemyśleniami, swoimi pytaniami, które mogą się rodzić, ale przede wszystkim to miejsce na refleksję i dyskusję i współtworzenie, tak jak powiedziałem, programu, które także do Państwa należy. Wspomniałem tutaj o wpisie Anny Barbary, ale teraz przeczytam go w całości. Tak się zastanawiam, czy to zawsze jest prokrastynacja, bo może po prostu najefektywniej, czytaj, bez zbędnych rozproszeń i odwracania uwagi, pracujemy, wykonujemy jakąś czynność pod presją czasu, gdy mamy jasno ustalony deadline. A mając więcej czasu do dyspozycji, ulegamy rozproszeniom chwilowym. Chwilkę tylko poczytam, co w świecie i mijają 2 godziny. I rozproszeniom rozłożonym w czasie. Dzisiaj to właściwie nie muszę tego robić, zdążę dziś książka, film itp. Może czasem warto sobie wyobrazić, że zamiast za tydzień
to właśnie dziś jest deadline. Pani Anno Barbaro, coś w tym jest, to też my dzisiaj się nie pastwimy nad prokrastynacją i nie mówimy, jak tylko, co zrobić i jak stanąć na głowie, żeby się jej pozbyć i ją zmienić, tylko żeby zobaczyć, kiedy właściwie występuje coś, co nazywamy prokrastynacją i warto z tym po prostu powalczyć i w jaki sposób. I jeżeli to jest jakiś utrwalony model, no to zdecydowanie nawet powiem, warto powalczyć, bo jeżeli to się staje modus operandi, to wtedy naprawdę w życiu nie jest łatwo i można wiele rzeczy zawalić naprawdę istotnych, ale podkreślam po raz kolejny to, co mówiłem na samym początku dzisiejszego programu, że nieraz warto zobaczyć, co jest bardziej istotne dla naszego dobrostanu. Odłożenie być może czegoś na później naprawdę warto czasami zrobić. A oczywiście nie wszystko. dlatego teraz chcę pewną kwestię poruszyć, mianowicie taką, że takie powiedzenie, które Państwo zapewne znacie, że lepiej żałować tego, co się zrobiło, niż tego, co się nie zrobiło. No, to jest bardzo, bardzo ciekawy oksymoron. Dlaczego oksymoron? Dlatego, że to powiedzenie jest obciążone bardzo poważnym błędem logicznym. Mianowicie takim, że niezdecydowanie to jest również decyzja. To jest również podjęcie jakiejś decyzji. To nie jest tak, że jak się czegoś nie zrobi, to się nie zrobiło i to w ogóle jakby tego nie było. No nie. To jest decyzja o tym, że ja tego nie zrobię. A więc tutaj stoimy na rozdrożu właśnie takim, powiedziałbym, mentalnym tego całego zagadnienia, o którym mówimy. Że wiele rzeczy, które mamy przed sobą jako pewne zadania albo jakieś rzeczy, które może nawet chcemy zrobić, tylko nam się nie chce. Chcemy, ale nam się nie chce. To jest kolejny oksymoron. Zależą od tego, jakie my de facto nie mamy możliwości do zrobienia tego, tylko jaką my mamy decyzję, czyli jaką mamy kondycję, powiedziałbym, mentalną, szerzej, nie tylko intelektualną, mentalną, psychologiczną, no, jakiś rys w tym momencie, jaki mamy, który decyduje o tym, że mówimy sobie, no nie chce mi się. I to nie są sytuacje, w których leżymy chorzy obłożnie i mówimy, nie mogę teraz tego zrobić. No to jest oczywiste. Trzeba zdrowieć, a nie robić coś, co może tą chorobę pogłębić. Nie, chodzi o taką sytuację, w której można to zrobić, tylko po prostu tego nie robimy, bo wybieramy co innego, albo wybieramy tak zwane nic nie robienie. Czyli, jak to napisała Anna Barbara, książkę, film, no to też jest zrobienie czegoś, ale nie wymaga od nas jakiejś dyspozycyjności pod względem, czy to fizycznym, czy intelektualnym, czy relacyjnym, czy oddania swojego czasu itp. itd. Ja też myślę sobie o tym, że decyzja to jest taki akt, który jednak wymaga odwagi. Trzeba po prostu podjąć tą męską decyzję, nawet jeżeli to robi kobieta. Trzeba po prostu powiedzieć sobie, to ja podjęłam tę decyzję, to ja poniosę konsekwencje tej decyzji. Natomiast myślę sobie, że bardzo często z braku odwagi pojawia się takie niezdecydowanie, które jest takim niebraniem odpowiedzialności. Czyli nie wezmę się za to, bo nie wiem, jak to zrobić, bo nie wiem, czy chcę to zrobić, bo właściwie nie wiem, czy mi jest to w ogóle potrzebne, ale to tak naprawdę to bym bardzo chciała, ale może jeszcze nie dzisiaj. I w końcu mija czas i na przykład jest już po tym deadline'ie i już nie można tego zrobić. Jakby ta cała sytuacja, ten czas zadecydował za mnie i już nie można do tego wrócić. Czyli tak jak powiedziałeś, Paweł, to niezdecydowanie to też jest decyzja w końcu, tak? Tylko właśnie tak to się rozmyło. Tak to się rozlazło po prostu i nie wiadomo tak naprawdę, kto podjął decyzję. To też jest taki sposób na to niezdecydowanie na to czasami, że a ktoś się zdenerwuje i powie, dobrze, to już tego nie rób na przykład i to będzie jego wina, bo on mi nie dał tego robić. To po prostu jest też czasami zwyczajnie taki brak po prostu podjęcia decyzji. Takie oddanie po prostu takiej decyzji nie wiadomo gdzieś tam w przestrzeń, prawda? I ja myślę sobie o tym, że no w takich sytuacjach to ja mam takie na to powiedzenie, że nie można być trochę w ciąży. Że albo w prawo, albo w lewo po prostu. Że gdzieś jednak w życiu jakieś decyzje trzeba podejmować
I tutaj znowu trzeba się zmierzyć z tym, że można podjąć błędną decyzję, bo ten się nie myli, kto nic nie robi. Więc najważniejsze jest to tak naprawdę, że jak się podejmie błędną decyzję, to trzeba umieć po prostu jak najszybciej, kiedy się tylko zorientujemy, powiedzieć, nie, to głupie, ja się z tego wycofuję. I trzeba się z tego wycofać i podjąć inną decyzję. I okazuje się, że na przykład w takich życiowych sytuacjach ludzie, którzy podejmują decyzje i nawet podejmują błędne decyzje i potrafią się z nich wycofać i podjąć dobrą decyzję, dochodzą znacznie dalej niż ci, którzy nie podejmują decyzji. I to jest bardzo ważne, ale to są ludzie, którzy nie boją się porażki, nie boją się wyjść na głupka, nie boją się powiedzieć, to nie było mądre, nie boją się też wysiłku. Bo wiesz, Paweł, myślę sobie, że podejmowanie decyzji i iście jakąś drogą wymaga wysiłku. A czasami tak naprawdę może lepiej, tak mówię w cudzysłowie, bo wcale to nie jest lepiej, stać tak na rozdrożu i myśleć, no poszłabym, ale czy ja wiem, czy w prawo, czy w lewo, to może nigdzie nie pójdę, może usiądę. Czyli gdzieś to jest takie też, no i ze strachu, i z lenistwa, i z jakiegoś takich i niechęci przed wysiłkiem. To z wielu tak naprawdę powodów, tak? Ale właśnie też z tej obawy przed porażką. Ale również czasami z takiego poczucia mam jeszcze czas. I to jest coś takiego, co jest bardzo, bardzo złudne, bo nie wiesz, jaki masz czas. Tak właśnie. Naprawdę. I to jest, myślę, bardzo dobry moment, żeby powiedzieć o pewnej rzeczy, o której mówimy właściwie od kiedy nocne światła istnieją, to ten temat, ten wątek się przewija przez wiele zagadnień, które poruszamy. Mianowicie, że kryzys to jest rzecz trudna, to jest rzecz przykra, ale jest to wyzwanie, a zarazem, skoro wyzwanie, to również i szansa. I spostrzeganie kryzysu w ten sposób zwiększa również szansę na to, że poradzimy sobie z pewnymi rzeczami w nowy sposób, że zdobędziemy nowe umiejętności, co prawda pod presją bardzo trudnego samopoczucia. Przypomina mi się to, co opowiadaliście kiedyś o pewnym epizodzie w waszym życiu, który był, wystąpiło tyle trudności, naraz się złożyło, że właściwie to aż dziw, że się przeszło przez to żywym i zdrowym, prawda? No każdy pewnie z państwa, ja również mam takie doświadczenie i to paroletnie, które w okresie stanu zwojennego, kiedy byłem młodym człowiekiem, można powiedzieć, mnie uformowało i dało mi grubą skórę na długie lata. Problemy rodzinne, towarzyskie, szkolne, pracowe, ustrojowe i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko się zgromadziło w jedno i dało mi takiego kopa jednocześnie do przodu, że gdybym się ugiął pod tym, to prawdopodobnie nie mówiłbym w tej chwili do państwa tutaj tych słów, bo już dawno nie byłoby mnie na tym świecie. Albo bym po prostu robił zupełnie coś innego i myślę, nie sądzę, że byłyby to twórcze rzeczy, tylko raczej bym zwątpił we własne siły i pewnie zamotał się gdzieś w dolnych regionach życia. Tak więc kryzys jako szansa to jest coś, czego nie powinniśmy lekceważyć, nawet jeżeli w trudnych doświadczeniach, w trudnych przeżyciach związanych z kryzysem, bo wiadomo, że nie jest to łatwe w emocjach, zapominamy gdzieś na jakiś czas, kiedy przytłaczają nas przeróżne wydarzenia albo myśli, to jednak warto mieć to w głowie na tyle umocowane, że kryzys to jest szansa, by chwytać się tego możliwie jak najszybciej i najmocniej. Przypomina mi się to, co mówił świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz, że no w życiu to jest tak, od tego też zaczęliśmy, od tej roli wzlotów i upadków, że człowiek wspina po jakiejś ścianie, to tak jak na schodach, no po prostu męka, idzie do góry, no kiedy to się skończy? No i w końcu wychodzi na taką równinę. No i idzie zadowolony, że nagle odkrywa, że wszedł na jakąś taką przestrzeń, na której go jeszcze nie było. Po czym dochodzi do kolejnej ściany, no i niestety znowu musi się wspinać. To, tutaj przypominam się kolejna rzecz, która może być dobrą ilustracją, mianowicie coś, co wiele osób może też uważać za oksymoron, ale jeżeli się wczytać w książkę profesora Kazimierza Dąbrowskiego Dezintegracja pozytywna,
No, no to jest właśnie o tym. To jest właśnie to, że przychodzi taki moment, w którym być może jesteśmy tak zdezintegrowani, tak rozsypani, że wydaje nam się, że nie byliśmy tak, przepraszam, głupi nigdy w życiu, jak teraz właśnie to się stało. Po czym nagle okazuje się, że reintegrujemy się na nowym, ale wyższym poziomie i ten czas takiego kryzysu był czymś, w czym narodził się nowy Paweł, Marysia, Janek, Zdzisław, czy ktokolwiek inny, niech tutaj imię swoje wstawi. I w tym czasie kryzysu naprawdę wiele się działo i czasami nieświadomie, ale warto też, żebyśmy potrafili świadomie również nadawać kierunek tym kryzysom, kiedy one zaczynają nas ciągnąć, no być może za mocno w dół. To prawda. Przy czym tak naprawdę najgorszy, tak z mojego oglądu, jest ten moment, kiedy zaczyna się psuć. Kiedy to jest ten początek kryzysu. Kiedy rozpaczliwie próbujemy ratować szczątki tego, co nam się wali. Kiedy próbujemy podpierać ściany, te, jak powiedziałeś, że się walą. Kiedy próbujemy tak naprawdę zatrzymać to, co mamy. I to jest, myślę, że taki najtrudniejszy moment, bo kiedy dochodzi do takiej sytuacji, kiedy można by powiedzieć, jesteśmy na dnie, w naszym wyobrażeniu oczywiście, bo przecież każdy ma swoje dno, ale kiedy już czujemy tak naprawdę, że no właściwie to zawaliło nam się, tak? Że właściwie to już nie wiemy jak. To kiedy przychodzi ten moment, że przestajemy się szarpać, to zaczynamy myśleć o tym, no dobrze, to co ja teraz mogę z tym zrobić? To jak, co z tych ruin można poskładać? I wiesz, Paweł, to jest po prostu przerażające, bo chociaż sama tą powtarzam jak mantrę sobie też, że kryzys to jest szansa i w intelekcie ja to wiem, ale emocjonalnie boję się tego jak diabeł święconej wody, bo nie lubimy kryzysów, bo kryzysy są po prostu przerażające. Szczególnie, że to jest tak, jak opisałeś. To jest tak, że żyjemy w miarę dobrze, już nam się wydaje, że jest w porządku, już się zaczynamy do tego przyzwyczajać, a jak wiemy, człowiek bardzo szybko przyzwyczaja się do dobrego i nagle coś łupnie. I to jest taki szok zawsze. Jakby problem polega na tym, że na to się nie da przygotować. Bo to jest taki grom z jasnego nieba. Nawet jeżeli czasami przeczuwamy, to zawsze jest jakaś nadzieja, a nadzieja umiera ostatnia, że to się nie wydarzy. No i to zawsze jest po prostu trudne. I ja tak sobie myślę o tym, że to pierwsze upnięcie zawsze jest najtrudniejsze. A potem, tak jak mówisz, kiedy już tak leżymy na tych deskach, kiedy już myślimy sobie, no dobrze, no zawaliło się, no to przychodzi nagle taka sytuacja, no ile można się szarpać? Bo to też jest takie zmęczenie materiału. Człowiek już po prostu nie może dłużej przeżywać, wyrwać się włosów z głowy, nie wiem, płakać, krzyczeć, złościć się, wściekać. No nie może. No i w pewnym momencie zaczyna myśleć, no dobrze, to co ja z tym zrobię? I absolutnie zgadzam się z tobą. Bardzo często z tego wychodzą rzeczy dobre, mądre, twórcze. No, dowód jest taki, że wszyscy, a wszyscy przeżywamy kryzysy, żyjemy. Bo prawda, że gdzieś, że wychodzimy z tych kryzysów i jak oglądamy się za siebie, to myślimy sobie rany, to tyle tego było, jak to się dało przeżyć, nie? A okazuje się, że nie takie rzeczy ludzie przeżywali. Natomiast myślę sobie, że to jest duży problem, te kryzysy dla mnie to taka trudność też, ale wiecie, wiesz co, to też jest taka szansa na prawdę o sobie. Bardzo często dużo o sobie dowiadujemy się w tej sytuacji, ale również dowiadujemy się bardzo dużo o różnych ludziach. Nagle się okazuje, że bardzo dobrze się żyje, kiedy jest dobrze, kiedy wokoło są przyjaciele, nam się dobrze wiedzie, a potem nagle okazuje się, że ich się robi jakby mniej, tych przyjaciół, ale również taka w ogóle prawda o różnych zjawiskach, że gdzieś nam się to przewartościowuje. Oczywiście bardzo dobrze jest, kiedy moglibyśmy przy okazji takiego kryzysu nie zgorzknieć, bo absolutnie nie o to chodzi. Raczej odkryć prawdziwą przyjaźń, cel życia, jakąś wartość. To byłoby dobre, bo myślę sobie, że również niestety czasami to są też takie tego rodzaju koszta, że ludzie po prostu mówią, no to jest wszystko bez sensu. Także tutaj myślę sobie o tym, że ten kryzys jest szansą, ale wtedy, kiedy zobaczymy w nim szansę, bo to nie jest tak, że to się samo stanie.
No i to, co mówisz, Pawle, o tej dezintegracji pozytywnej, no to tak można sobie to wyobrazić, że to jest tak, jakbyśmy nagle rozpadali się na milion kawałków, a później z tych kawałków można coś zbudować zupełnie nowego. I myślę sobie, że właśnie jak się to wszystko rozsypie, to możemy te sprawy często poukładać na nowo i możemy zobaczyć, że one wcale nie były dobrze poukładane. Że właśnie dzięki temu, że się rozsypało, to mamy szansę na nowe otwarcie. No i to jest bardzo istotna rzecz, o której mówisz, bo zaryzykuję taką myśl, że do tego, żeby być gotowym na to, by przyjąć taką filozofię pewną życia, którą można by nazwać dezintegracją pozytywną, to jednak jest potrzebne do tego pewne doświadczenie. Czyli jakiś bagaż przeżytych lat albo na tyle, być może nawet w młodym wieku, intensywnych takich znaków, że te wzloty i upadki naprawdę mają jakieś znaczenie w naszym życiu, że nie sposób tego przecenić. Przypominam sobie taką dyskusję ze studentami pierwszego roku filozofii, w którym kiedy zacząłem mówić o dezintegracji pozytywnej, no to spotkałem się z gremialnym śmiechem tejże społeczności. Mianowicie wszyscy powiedzieli, no ale w ogóle o czym jest mowa? Przecież nie ma czegoś takiego. To jest dezintegracja pozytywna, to jedno drugiego wyklucza. To jest oksymoron. No, przepraszam, ale to, mówili to naprawdę studenci pierwszego roku filozofia, więc ludzie, którzy no, powinni mieć na tyle jakoś otwarte umysły na stawianie pytań, na to, żeby nie negować wszystkiego tylko dlatego, że semantycznie to może jakoś się nie najlepiej składa, tylko zadać sobie pytanie, halo, a to może coś ciekawego, może się w to zagłębić. No nie, dyskusji nie było, był śmiech i właściwie i na tym się kwestia skończyła, przeszliśmy do innych spraw. Odesłałem młodych ludzi do zapoznania się z książką profesora Dąbrowskiego. No ale my dzisiaj w Nocnych Światłach o tym, że od jutra będzie inaczej, czyli jak walczyć z prokrastynacją i konsekwentnie realizować postanowienia. Beata Janowska, mediator i pedagog, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, dzisiaj tego wieczora jest z nami. Zapraszam też na Facebook, profil Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, to miejsce na Państwa komentarze, tam mile widziana Państwa twórczość. Tego wieczora w Nocnych Światłach, w cyklu Na budowie relacji, rozmawiamy o tym, że od jutra będzie inaczej, czyli jak walczyć z prokrastynacją i konsekwentnie realizować postanowienia. Samo słowo prokrastynacja wcale nie jest na tyle popularne, żeby być może w pierwszej chwili mieć oczywiste skojarzenie z tym, co ona za sobą, jaką treść za sobą niesie. To też tutaj Mikołaj napisał, dowiedziałem się o czymś takim jak prokrastynacja. Znalazłem parę artykułów na ten temat i dodałem do zakładek. Kiedyś sobie o tym zjawisku poczytam. Także no, okazało się, że tutaj Nocne Światła mają po raz kolejny, się okazuje zresztą, że Nocne Światła mają znaczenie popularyzujące wiedzę, przynajmniej. Otóż panie Mikołaju i wszyscy państwo, którzy nas słuchacie, no mam nadzieję, że nie tylko hasła prokrastynacja czy cokolwiek innego z tej naszej dyskusji dzisiejszej Państwo wyłapiecie, ale zainspiruje Państwa jakaś treść, którą tutaj dyskutujemy, na temat której polemizujemy, rozwijamy wątki, bo w gruncie rzeczy dochodzimy do takiego rozważania w tym momencie, że ta sytuacja kryzysowa, ona jest kluczowa często w naszym życiu, a kryzysów nigdy nie będzie brakowało. No tak jest natura i tak jest niestety cała ta nasza cywilizacja skonstruowana, I porządek biegu rzeczy, że no prędzej czy później coś występuje. No entropia jest wartością niegasnącą, w związku z tym wszystko podlega entropii, łącznie z tymi rzeczywistościami, które wydawało nam się są najbardziej trwałe. No oprócz tych, którzy są absolutu, które jest ponad entropią, prawda, ale entropia dotyczy wszelkiego rodzaju świata materii, tej, którą znamy czy nie znamy, no bo jest jeszcze jakaś ciemna materia, co do której w ogóle nie mamy zielonego pojęcia, czym jest, mimo że jest ciemna.
A może właśnie dlatego nie mamy zielonego pojęcia, bo chcielibyśmy jakoś ją pokolorować. No ale to wszystko podlega entropii. Wszystko tak, więc wszystko płynie, wszystko przemija, wszystko jakoś się zmienia i to za sobą niesie przeróżne przemiany. Nic nie jest takie, jakie kiedykolwiek było, nawet ta sekunda czy parę, które upłynęły od momentu, kiedy zacząłem tę kwestię, już zmieniła coś w naszym życiu. A więc zachęcam do tego, żeby życie zmieniać razem z nocnymi światłami i nie tylko zresztą. Ale dlaczego? Dlatego też między innymi, że zależność samopoczucia, samooceny i zachowania, a więc również aktywności i podejmowania działania i skłonności do podejmowania działania aktywnego zależy w dużym stopniu od tego, jak jest ukształtowany nasz sposób myślenia. Pesymistycznie czy optymistycznie. I to nie o to chodzi, nie chcę tutaj powiedzieć, no to teraz zrób sobie banana takiego od ucha do ucha i trzymaj palcami i od razu będziesz inaczej myślał. Chociaż niektórzy psycholodzy twierdzą, że to nawet takie mechaniczne śmianie się jakoś pobudza pewne ośrodki w mózgu, które powodują wzrost optymizmu. Niemniej jednak chodzi o to, żeby nie zakładać wszędzie, że tak, no to mamy dwa powiedziałbym, tutaj takie wyraziste postaci, które można by jako symbole postawić. Łapouchy z Kubusia Puchatka, która nic nie wyjdzie, to się nie uda. Nie. To jest właśnie to jest nastawienie pesymistyczne. A z drugiej strony tygrysek. A z drugiej strony tygrysek, dokładnie. Go, do przodu, naprzód. No oczywiście pośrodku jest Kubuś Puchatek, którym, to może sobie usiądźmy, prawda? I tyle. Jaki dzisiaj dzień? Poniedziałek, znowu poniedziałek, no proszę, ojej, no tak, no. A tygrysek jest już gdzieś w przyszłym tygodniu, prawda? Więc chodzi o to, żeby mieć też świadomość, że nie jesteśmy zawsze tacy sami. Wiadomo, że jak będziemy się gorzej czuli, to będziemy mieli mniej optymistyczne spojrzenie na rzeczywistość, a może nawet nam się zrobi ciemno gdzieś tam w perspektywie życia. Ale pamiętajmy o tym, że również ma to wpływ na to, jak działamy. Jeżeli się będziemy w tym zagłębiać, to nam będzie odejmować możliwości działania. Stąd tutaj bardzo istotna jest rola wspólnoty. My się w takich sytuacjach, kiedy ktoś rzeczywiście bardzo mocno się zagłębia w pesymizmie, ktoś, kto po prostu towarzyszy takiej osobie i może natchnie jakąś optymistyczną myślą, czasami jednym zdaniem, no mi to kiedyś bardzo pomogło, kiedy pewna bardzo życzliwa mi osoba w takiej bardzo trudnej życiowej sytuacji mi ciągle powiedziała: Paweł, słuchaj, naprawdę dasz radę i będzie dobrze. I to nie takie, że mówiłem, mobilizowała, kiedy ja w ogóle nie miałem siły i nie wierzyłem, że cokolwiek jakoś się zmieni z tej całej sytuacji, która była taka bardzo trudna. Ja mówię, spokojnie, z taką dobrocią i wiarą patrzyła mi w oczy i mówiła: słuchaj, Paweł, dasz radę, zobaczysz, przyjdzie taki moment, że wszystko się zmieni i będzie dobrze, zobaczysz, nabędziesz umiejętności, zdolności, żeby sobie poradzić z tym, weźmiesz to na barki, to się zmieni i tak dalej. I naprawdę to ciepło i wiara, która płynęła z tego słowa i pewne doświadczenie też tej osoby, która dla mnie była bardzo wiarygodna chociażby z tego powodu, powodowało, że te uczucia w tym bardzo poważnym kryzysie życiowym u mnie po prostu zmieniły, mimo jakiegoś bólu i trudności, które cały czas przeżywałem, to jednak to ziarno optymizmu było dla mnie kluczowe, ja bym powiedział. Tego się trzymałem po prostu jak tonący deski na oceanie. Wiesz co, Paweł, dla mnie to jest ważne, że to nie było takie płytkie. Wiesz, czasami ludzie mówią: uszy do góry, będzie dobrze. Tak, poklepię cię po ramieniu i zobaczysz, tak, od razu ci się, wiesz, lepiej zrobi, nie? Takie tak, pryncypialne tak. Traktowanie. Nie? Dokładnie. I tak naprawdę po tym czujesz się jeszcze gorzej w gruncie rzeczy, bo tak naprawdę w ogóle nie byłeś ważny. On tak, chciał nie było spotkania. No, nie było spotkania z drugim człowiekiem, tylko jakiś rytuał taki. No. Tak cię zbyć chciał po prostu. Tak trochę też swoje sumienie uspokoić, nie wiem, że coś zrobił, powiedział coś optymistycznego.
No albo nie umiał po prostu. No to też nie chodzi o to, żeby wszystkich osądzić od razu i wrzucić do jednego wora. No czasami po prostu nie wiadomo, co powiedzieć. No i robi się, no, czasami mówi się głupie rzeczy. No mi też się zdarzyło. Masz rację. To może być też wyraz skrępowania tak naprawdę. Tak? Zagubienia. No słuchaj, dobra, Paweł. Mówimy teraz tak naprawdę o tym, że ludzie mówią o sobie, jestem optymistą życiowym, jestem pesymistą życiowym, nie? Że człowiek jest jakoś tam ukształtowany. Pewnie, że gdzieś mamy pewne cechy osobowości i pewne zachowania wynosimy z naszych rodzin pochodzenia. Niemniej jednak bardzo ważne jest to, że my mamy też wpływ na to, jak odbieramy świat, jak postrzegamy świat. Czy my potrzebujemy łapać się tej nadziei? Bo widzisz, Paweł, gdybyś ty w tym całym swoim zasmuceniu, czy w tym swoim kryzysie nie chciał się złapać tej nadziei, którą dostałeś od tej kobiety, której zaufałeś, to nikt by ci tego nie dał. Ty się tego złapałeś. Ona ci to dała, ale ty się tego złapałeś. Czyli ty poszukiwałeś gdzieś tej siły, tego optymizmu, tej wiary poszukiwałeś, tej nadziei poszukiwałeś. Więc tutaj to jest bardzo ważne, że to jest ten taki aspekt, który zależy od naszej woli. Od tego, czy my chcemy się rozmieniać na drobne, rozsypywać się chcemy mówić nie, to teraz to już nic nie będzie, chcemy to przeżywać tysięczny raz i po prostu to jest nasz cały świat. Czy my chcemy też właśnie wyjść do ludzi, zapytać, poprosić o pomoc, poprosić o wsparcie, jeżeli sami nie potrafimy optymistycznie pomyśleć, poszukać jakichś źródeł nadziei. I też chcę powiedzieć, że to my sami też mamy taką moc, mamy takie okulary, przez które możemy dostrzegać takie blaski, cienie życia, bo nawet w tej trudnej sytuacji można się zachwycić tym, że jest piękna pogoda, że pięknie pachną kwiaty. Łapanie tych drobnych, małych chwil powoduje, że my mamy przyjemność z życia. Bo ten nasz optymizm, czy ta radość z życia, to ona się składa z tych maleńkich cegiełek. Czasami wyobrażamy sobie, że będę szczęśliwa pod warunkiem, że... Czy szczęśliwy. Jak coś się wydarzy, to ja wtedy będę szczęśliwa. Od jutra świat będzie mój, nie? Jak w piosence. A tu się okazuje, że tak naprawdę albo żyjesz tu i teraz, albo wcale nie żyjesz. Że w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby no nie fiksować się czasami na tym osiągnięciu celu, ale żeby cieszyć się po prostu tym, że po drodze, żeby załatwić sprawę, spotkałam kogoś, to była bardzo miła rozmowa, to był bardzo miły uśmiech, to była jakaś ciekawa informacja, no żeby gdzieś też tak naprawdę mieć ten czas na takie drobne też zachwyty. I my możemy sobie też sami w sobie budzić optymizm. Czyli tak naprawdę my sami możemy mówić do siebie, jesteś mądry, dasz radę, poradzisz sobie na pewno. Albo przynajmniej, żeby powiedzieć sobie, słuchaj, nie martw się, jakoś to będzie. Nie? Bo jak mówił dzielny wojak Szwed, nigdy jeszcze nie było, żeby jakoś nie było, tak? I to zawsze jest jakoś, nie? Albo na przykład ja czasami mówię sobie, no dobrze, a jak się nie uda, to co? No to co? To świat się skończy? No nie skończy się świat. No to umrzesz? No nie umrę. A twoi bliscy? Też nie. No to może to nie jest taka tragedia. Czyli gdzieś też, wiesz, Paweł, myślę sobie, tak jak dzisiaj mówiłeś teraz o tej entropii, nie? To ja na przykład do tego potrzebuję też właśnie czasami takiego szerszego spojrzenia, no bo ta entropia to w ogóle tak dotyczy nie tylko mojego życia czy mojego otoczenia, ale również całego wszechświata. I w gruncie rzeczy cóż to jest wobec tego świata, wszechświata, cóż to jest wobec wieczności w końcu, nie? Że czasami możemy też tak sobie, wiesz, trochę tak odpuścić, bo my czasami jesteśmy tacy bardzo skoncentrowani, tacy bardzo przejęci, tacy bardzo spięci. Jakby tak naprawdę całe życie zależało od tego, czy ktoś się do nas uśmiechnie, czy ktoś nam coś zaproponuje, czy na przykład, nie wiem, powiemy coś bardziej mądrze, czy głupio,
że czasami tak naprawdę strasznie jesteśmy spięci. No tak, bo owszem, mówimy dzisiaj tego wieczora, dążymy przynajmniej w tym kierunku, żeby jakoś mieć umiejętność osiągania tych celów, które są istotne, które istnieją w naszym życiu, ale także do tworzenia pewnych celów, do wyznaczania sobie ich i podążania w ich kierunku w sposób konsekwentny, ale nie gubiąc tego, co jest istotą życia po drodze. Czyli nie być kimś, kto wyznaje taką makiaweliczną filozofię życia, że dążenie do celu bez względu na środki, jakich się do tego użyje, czy jak to się mówi potocznie, po trupach do celu. Bardzo mi tak, a propos tego, co powiedziałeś, pobrzmiewa taki cytat z dyskusji, która pojawiła się w filmie Boyhood Richarda Linklatera, to film sprzed mniej więcej 10 lat. Bardzo ciekawa produkcja, która pokazuje mniej więcej 10 lat rozwoju chłopca. Ten film był kręcony przez 10 lat. Pokazuje jak ten chłopiec żył, jak myślał w wieku lat mniej więcej 7, a jak żył i myślał w wieku lat 10, 12, 17, 18, kiedy już wkraczał w życie i jak rodzina z nim dorastała. Jakie się działy wydarzenia, jakie rozmowy, jakie tematy były podejmowane i zupełnie co innego go zaprzątało jako małego chłopca, o czym mówi święty Paweł, kiedy byłem małym chłopcem, myślałem jak chłopiec, kiedy jestem mężem, myślę jak mąż. I on zaczął zadawać ojcu pewne pytania, ten Mason, bohater tego filmu. I ojciec mu odpowiada w pewnym momencie, wiesz Mason, życie to jest sztuka improwizacji, z którą trzeba sobie po prostu jakoś radzić. Więc faktem jest, że oczywiście oni cały czas tam mówią o rzeczach ważnych, istotnych w życiu, że nie warto odwracać głowy od pewnych celów, ale jednak nigdy nie wiemy, jak ta droga się potoczy, na to, co zwróciłaś uwagę też tego wieczora, że owszem, idziemy do celu, ale pamiętajmy o tym, żeby zobaczyć, którędy idziemy, gdzie jesteśmy, rozejrzeć się, rety, nie pędzić jak jakiś samochód, który jedzie tak szybko, że nam się rozmywa to, co jest po bokach. No. Tak, bo po drodze gubimy życie tak naprawdę. Bo życie to nie jest tylko dążenie do celu, bo naprawdę gdybyśmy nie zobaczyli, tak jak mówisz, co jest po bokach, bo nam się to wszystko rozmywa, to w końcu dopadamy tego celu i czas umierać. I to głupie jest strasznie, bo jeszcze nie zdążyliśmy sobie pożyć. A no właśnie. Bo to życie jest w tych drobiazgach. No to dajmy sobie chwilę czasu, półmetek nocnych świateł nam minął. To też krótka przerwa, jak zwykle o tej porze. Wracamy do Państwa za chwilę tego wieczora w nocnych światłach w cyklu Na budowie relacji. Od jutra będzie inaczej, czyli jak walczyć z prokrastynacją i konsekwentnie realizować postanowienia. Beata Janowska jest z nami, mediator i pedagog, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam zapraszamy. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa twórczość. Wracamy po piosence. Od 6 minut mamy wtorek, 26 listopada. Nocne światła trwają od godziny z małym kawałeczkiem. Do pierwszej będziemy z Państwem i razem z nami jest Beata Janowska, mediator i pedagog z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, współtwórczyni wspólnie ze swoim szanownym mężem Bogdanem, który dzisiaj jest wyjątkowo nieobecny z nami, cyklu Na budowie relacji. Tego wieczora właśnie ten cykl w nocnych światłach comiesięcznym, a w nim rozmawiamy o tym, że od jutra będzie inaczej, czyli jak walczyć z prokrastynacją i konsekwentnie realizować postanowienia. Przechodzimy już do takiej części, po tej części powiedzmy tej pierwszej godzinie takiej bardziej teoretycznej, przechodzimy już bardziej do praktycznej, po rozważaniach filozoficznych czy psychologicznych po części. Chcemy zwrócić uwagę na pewne konkretne rzeczy, które no, po prostu można nazwać błędami. No, błędami w rozwiązywaniu problemów, które nie pozwalają, jak to Beato na samym początku zwróciłaś uwagę, nie pozwalają pójść do przodu, czyli modus operandi jest zawsze ten sam. Bogdan bardzo lubił cytować, szkoda, że jest z nami nieobecny, on to robił tak bardzo gładko, ja to sparafrazuję, powiedzenie przypisywane Albertowi Einsteinowi, że no, głupcem jest ten, kto chce zrobić coś nowego za pomocą starych sposobów. Czyli krótko mówiąc, trudno wyjść poza pewien sposób działania, jeżeli chce się zrobić coś, czego jeszcze nie było. A jeżeli nie było u nas jakiejś aktywności i faktycznie zakleszczyliśmy się w
tym, co nazywamy prokrastynacją, z której no, chcemy wyjść, no to trzeba zobaczyć, jakie błędy popełniamy. Mówiłem już o tym, że warto przyglądać się pewnym źródłom tego, co powoduje, że jesteśmy w stanie zaniechać jakiegoś działania, ale źródło to jest rzecz jedna. Natomiast to, co nabudowujemy na tym źródle, to jest rzecz druga, nie mniej istotna, bo być może właśnie na bazie tego, co gdzieś kryje się w naszej podświadomości, robimy takie rzeczy jak zaprzeczanie istniejącym trudnościom po prostu. Bo coś się kiedyś wydarzyło. Ale to nie jest jedyna rzecz. Mhm. No tak, ale kiedy zaprzeczamy tym trudnościom, to z jakich powodów? No na przykład udam, że go nie ma, to może zniknie. To jest najczęstsze. Takie, już o Kubusiu Puchatku mówiliśmy, ale o Misiu Uszatku jeszcze nie. A to jest właśnie taka filozofia Misia Uszatka. Jak schowam głowę do szafy, to mnie nie będzie widać. No. To nie, może przejdzie bokiem, może w ogóle mnie nie dotknie, może w ogóle, prawda? A drugie to na przykład obawa przed przyznaniem się do problemu. No bo jak się przyznam sam przed sobą, że jest jakiś problem, no to będę musiał coś z tym zrobić. No więc na wszelki wypadek będę wypierać to, że w ogóle jest coś do zrobienia. Poza tym, słuchaj, my też tak, kiedy mamy jakieś problemy, to często to nie jest tak, że to jest taki problem, który pojawia się tak nagle po prostu i spada jak grom z jasnego nieba, bo jak on tak spada na nas nagle, to jest łatwiej go zauważyć, ale my często gotujemy się jak ta żaba. Często te problemy narastają, a my zaczynamy się do nich przyzwyczajać i zwiększa się nasza tolerancja na tą niewygodę. I to jest trudniejsza sytuacja, dlatego że czasami bardzo trudno jest już wyjść z tej sytuacji, dlatego że ta tolerancja na niewygodę się zwiększa, a jednocześnie nasze siły witalne są coraz mniejsze. I gdzieś czasami nawet sami siebie pytamy, czy to jest jeszcze niewygoda, czy to jest już niewygoda, czy to nie jest niewygoda, przecież tak zawsze było. I to jest takie podstępne i to jest takie trudne czasami do wykrycia. Ale bardzo często też tak naprawdę, kiedy mamy jakiś problem, to nie mamy pomysłu. Po prostu. Wiemy, że jest problem, ale myślimy sobie, no dobra, ale co mogę zrobić inaczej? Ale jak nie ma wyjścia z sytuacji, nie mam pomysłu, nie wiem. Jest źle, ale nie da się z tym nic po prostu zrobić. No i też tak naprawdę, że czasami nie robimy nic, dlatego że mamy przekonanie, że za te trudności odpowiada ktoś inny. Czyli mówimy, no trudno, ja tak żyję, bo ty. Bo jak ty byś coś zrobił, to byłoby dobrze. Ale ja to nic nie mogę, ja to nie dam rady, nie? I to myślę sobie, że tak naprawdę czasami powoduje, że my w ogóle tych trudności nie rozwiązujemy. Ale też tak naprawdę, wiesz, często to jest tak, że my mamy problem z tym, że mamy brak akceptacji swojego życia, a często też mamy taką chęć ulepszenia drugiego człowieka. Że gdzieś po prostu myślimy sobie o tym, że rozwiązanie tych trudności jest po prostu niemożliwe, dlatego że po prostu coś jest nie tak, ale to coś to jest takie, coś to jest zewnętrzne. Czyli na przykład, jeśli ja mogę ciebie ulepszyć i ty będziesz lepszym człowiekiem, to znaczy, że nasze życie będzie lepsze. I to jest takie przekładanie po prostu tego, że to ktoś inny ma zrobić. No i myślę sobie też, że takim błędem w rozwiązywaniu problemów jest bardzo tak naprawdę taki problem, taki braku akceptacji, że tego czasami jak jest, bo myślę sobie, że każdy perfekcjonizm może być po prostu zabójczy, bo jeżeli chcemy rozwiązać problem, czasami chcemy rozwiązać problem tam, gdzie ktoś inny być może nie zobaczyłby problemu. I ja tu nie chcę tego bagatelizować, że ktoś rzeczywiście widzi problem, ale czasami tak naprawdę, jeżeli ktoś wszędzie widzi problemy i wszystkie problemy chciałby naprawić, to musi uznać wreszcie, że jeżeli chce zdrowo żyć, że świat nie jest doskonały. I że po prostu są takie
takie problemy, takie trudności, które po prostu obiektywnie istniały i istnieć będą. I jeżeli ktoś sobie życzy mieć taki świat wygodny, a wokół siebie tylko wygodnych ludzi i przyjemnych, to tak po prostu to nie będzie wyglądało. Czyli gdzieś ważne jest, żeby sobie uświadomić, które te trudności to są te trudności, które rzeczywiście obiektywnie to jest dla mnie bardzo trudne, ja chcę coś z tym zrobić, ja chcę to zmienić, a czy ja jestem po prostu kimś, kto jest takim, taką osobą, która po prostu po pierwsze sama nic nie zmienia, po drugie przerzuca odpowiedzialność na innych, a po trzecie to tak naprawdę zasadniczo wszystko mi się nie podoba. No i bardzo dobrze, że to mówisz, bo to też wskazuje na to, że chcemy uwagę Państwa przekierować na samoświadomość, czyli na coś, co wiem, że u wielu słuchaczy Nocnych Świateł jest na bardzo wysokim poziomie, bo czytam to, co Państwo piszecie i zdaję sobie sprawę z tego, że mamy świadomych słuchaczy. Ale no niestety nasz mózg, który ma swoje życie w naszym życiu, potrafi być leniwy. Ja, dlaczego na ten wątek zwracam uwagę? Na wątek świadomości, bo oczywiście nie mówimy o takich rzeczach, o takich sytuacjach, kiedy prokrastynacja czy niemożliwość dokonywania właściwych wyborów albo niemożliwość bycia konsekwentnym wynika z jakichś zaburzeń osobowości albo z jakich, no, albo z przewlekłego stanu depresyjnego, czy z jakichś zaburzeń lękowych, z fobii społecznej czy innych rzeczy. Nie, mówimy o tym, że w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy na to podatni, bo dotarłem do takich badań, z których wynikało, że żebym nie skłamał, 85% mężczyzn i 80% kobiet stwierdziło, że odwlekają rzeczy, które mają do zrobienia. Czyli ta prokrastynacja, można powiedzieć, jest w 4/5 społeczeństwa obecna średnio. Co ciekawe, to, o czym mówiliśmy, czyli doświadczenie ma wpływ na to, że mniej prokrastynujemy, wskazuje na to, że częściej zadania odwlekają osoby młodsze, a rzadziej starsze. A więc to tutaj można by powiedzieć, że jest jakaś ciekawa grupa. No i oczywiście ta cała walka, która odbywa się w naszym mózgu, z którą no, trzeba podjąć po prostu również walkę no, taką świadomą, no bo to tak naprawdę jest walka między emocjami, czyli tymi ośrodkami mózgu, które dążą do uzyskania natychmiastowej nagrody, czyli nie robienia czegoś, w czym możemy się zmęczyć, a co może nam po prostu niespecjalnie jakoś nam się podobać, a koncentracją, która no, też ma swoje potrzeby. Mózg też odpowiada za to, żeby w jakiś sposób koncentrować pewne myśli, działania, chociażby po to, żeby zarządzać swoim dobrem. Bo mózg lubi być dobrze odżywiony, a więc jeżeli nie będzie dobrze odżywiony, czyli nie będzie dobrze zarządzał właścicielem, jego nosicielem swoim własnym, no to jego uwaga i cele zostaną rozproszone, również postrzeganie czasu i mózg może na tym ucierpieć. Więc tutaj ta walka odbywa się tak naprawdę gdzieś w naszej głowie. I to jest nie tylko czynnik psychologiczny, ale również biochemiczny. I warto na to zwrócić uwagę, bo to, o czym mówiliśmy, to samopoczucie, które nazwaliśmy takim optymistycznym czy pesymistycznym, czasami jest też wynikiem zwykłej biochemii. I jeżeli się z tym nie zmierzymy, to może się okazać, że biochemia nas pociągnie do tego, że my w ogóle się zapadniemy w sobie i staniemy się leniem. Przepraszam, przesadziłem trochę, ale do bycia leniem trzeba trochę czasu, ale można rzeczywiście nim się stać w jakimś tam perspektywie. Ale teraz już po tej dłuższej kwestii chcę przekierować uwagę na tą świadomość. Mianowicie nie da się żadnej pracy wykonać nad sobą, jeżeli nie uświadomimy sobie rangi problemów i nie ustosunkujemy się w jakiś konkretny sposób do ich rozwiązania, przynajmniej do próby znalezienia jakiegoś wyjścia z sytuacji, którą uznamy za uciążliwą. Intelektualnie, bo być może emocjonalnie to ona wcale nam nie szkodzi, bo nam jest dobrze leżeć, prawda, i wcale mi się nie chce robić nic, a tym bardziej rozwiązywać problemy, które wymagają jeszcze więcej wysiłku. Mhm. Czy
Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby każdy sobie zadał takie pytanie, czy to jest problem, który przeszkadza mi w życiu i jak bardzo. Bo myślę sobie, znaczy wiem to, że to jest sprawa naprawdę jednostkowa. Kiedy przyglądamy się życiu naszych czasami nawet przyjaciół, to widzimy, ja bym tak nie chciała żyć, ja bym tego nie wytrzymała, dla mnie to byłoby za trudne. A ktoś mówi nie, a to jest w porządku dla mnie. Czyli tak naprawdę to jest naprawdę jednostkowe. Czyli teraz, czy to jest problem, który mi przeszkadza, czy to w ogóle jest problem? Bo dla jednego to jest problem, a dla drugiego to nie jest problem. I to jest bardzo ważne, żeby każdy sam się z tym zmierzył, jeżeli uzna, że to jest problem i że rzeczywiście bardzo mu przeszkadza, no to potem dalej musi siebie zapytać, czy na przykład jestem w stanie sam go rozwiązać. Bo na przykład okazuje się czasami, że to jest tak jak z potrzebami, że nie każda nasza potrzeba może być zaspokojona, a już na pewno nie tu i teraz. Tak samo nie każdy problem może być rozwiązany. I tutaj też jest taka trudność, że nie jesteśmy dziećmi i jako dorośli ludzie wiemy, że czasami są jakieś problemy, których naprawdę nie rozwiążemy i z którymi musimy się jakoś ułożyć i musimy jakoś żyć. Ale może ktoś może mi pomóc. A może nawet samo powiedzenie o tym problemie to już jest jakaś nasza wygrana, dlatego że jeżeli go ugłośnimy, to może na przykład okaże się, że ktoś zechce z nami na przykład współpracować w rozwiązywaniu tego problemu. No właśnie, może ktoś może mi pomóc. A właśnie, może to jest problem, z którym nic nie da się zrobić i trzeba wzmocnić się jakoś w innych obszarach życia, żeby jakoś z tym żyć. Są takie sytuacje życiowe, rodzinne, no w ogóle jakieś, nie wiem, czy bytowe, które są jakoś tam problematyczne, ale no póki co na przykład jest jakiś etap życia, w którym się nie da z tym nic zrobić. I teraz to też jest takie bardzo ważne, żeby jednak no właśnie na tyle się wzmocnić, żeby sobie z tym problemem poradzić. Po prostu czasem trzeba przestać kopać się z koniem. Po prostu. Czasem trzeba też odpuścić. Więc myślę sobie, że o ile my tutaj bardzo zachęcamy do działania, o tyle myślę sobie, że to musi być bardzo takie przemyślane, dlatego że ta skórka musi być warta wyprawki. Po prostu. W życiu trzeba zawsze gdzieś myśleć, co jest dla nas w danej sytuacji dobre. Natomiast jako ludzie dorośli nie możemy mieć takich złudzeń, że zawsze będzie wszystko wspaniale i nigdy nie będzie żadnych trudności po prostu. Bo to jest po prostu zwyczajnie po ludzku niemożliwe. Także myślę sobie, że takie uświadomienie sobie rangi problemów jest bardzo ważne. No i właśnie najważniejsze jest mojego stosunku do nich. Czy ja, bo czym innym jest to, jeżeli ja na przykład nie rozwiązuję jakiegoś problemu, dlatego że się boję, dlatego że nie wiem jak, dlatego że nie wierzę, że mi się uda na przykład. A czym innym jest to, że ja naprawdę próbuję i po pewnym czasie stwierdzam, że to nie jest możliwe. I teraz myślę sobie, dobrze, to jak ja mam dalej z tym żyć? I myślę sobie, że to też jest bardzo ważne, żeby nie powstrzymywał nas strach, ale żebyśmy też byli realistami. A w tym wszystkim jeszcze, żebyśmy nie tracili radości życia i optymizmu, chociaż ten problem wisi nad nami. No to zróbmy sobie małe odroczenie, taką małą prokrastynację przed kolejną częścią dzisiejszego wydania Nocnych Światów, w którym to rozmawiamy o tym, że od jutra będzie inaczej, czyli jak z prokrastynacją walczyć i konsekwentnie realizować postanowienia. To w ramach cyklu Na budowie relacji, którego współtwórczyni Beata Janowska dzisiaj jest z nami, mediator i pedagog Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Wracamy do Państwa po chwili. Za 3 minuty z małym okładem na dalszy ciąg rozmowy. Zapraszam też do dzielenia się swoimi doświadczeniami, myślami, komentarzami na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. To jest forum wymiany myśli. Tam mile widziani jesteście Państwo i Państwa twórczość. W Nocnych Światłach dzisiaj w cyklu Na budowie relacji o tym, że od jutra będzie inaczej, czyli jak walczyć z prokrastynacją i konsekwentnie realizować postanowienia. Beata Janowska, Państwa i mój gość dzisiaj z nami, mediator, pedagog z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju.
Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. To jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam zapraszamy do dzielenia się swoimi komentarzami, do współtworzenia programu. Za chwilkę tam będziemy zaglądać, żeby się zmierzyć z Państwa myślami. Natomiast teraz chcemy się zająć tym, co koniecznie trzeba wziąć pod uwagę w procesie zmiany nastawienia, bo tutaj, jak już mówiliśmy, odgrywa się cała walka. To jest walka układu, jak twierdzi nauka, układu rywalizacji między układem limbicznym a korą przedczołową, czyli wracając do tej biochemii, czyli ośrodek uzyskania natychmiastowej nagrody, walczący z ośrodkiem odpowiedzialnym za koncentrację. Tak więc to jest próba rozmowy z własnym mózgiem. Co robić, żeby zapanować nad mózgiem, który jest pogrążony w walce z samym sobą? Powiedziałabym trochę pogadać i powiedzieć sobie tak. Po pierwsze, samo podjęcie walki jest sukcesem. Czyli jeżeli podejmiesz walkę, człowieku, i z większym lub mniejszym sukcesem, chwal się, mów sobie, ja próbuję, ja walczę. I to jest naprawdę wielka rzecz, bo nie wiemy oczywiście, czy na tę górę wleziemy, ale to, że wyruszamy, to już jest sukces. Poza tym czasami zachowujemy się tak, jakbyśmy byli, powiedziałabym, na scenie, jakby wszystkie oczy były zwrócone na nas, jakby każda nasza porażka była obserwowana, jakbyśmy musieli strasznie się tego bać, a prawda jest taka, że mało kto widzi nasze zmagania i porażki. Mało kto. Bo tak naprawdę ludzie są zajęci sobą i swoimi sprawami. I warto jest sobie zobaczyć, że tak naprawdę moje życie to jest moja sprawa, i warto byłoby po prostu zmagać się i nie przejmować się, a jeżeli ktoś się przejmuje, to patrz, punkt pierwszy, samo podjęcie walki jest sukcesem. I chcę powiedzieć, że przegrać też trzeba mieć odwagę, a może nawet jeszcze większą odwagę niż wygrać. Naprawdę. To jest wielka rzecz, bo to, że leżysz, człowieku, na deskach, to jest jedno. Ale to, czy ty się tam umościsz na tych deskach i będziesz się tam wylegiwać, czy wstaniesz, to jest po prostu ta różnica. I to jest naprawdę ogromna odwaga. Ja mam wielki szacunek do ludzi, którzy leżą na deskach i wstają. Którzy nie szukają powodów, dla których wstać nie mogą. Bo to jest bardzo łatwe wtedy, żeby teraz znaleźć sobie milion powodów, dla których ja nie mogę wstać. Tak, teraz czytam po raz kolejny literaturę obozową. Niedawno byłem na Dolnym Śląsku, odwiedzałem te wszystkie miejsca związane z projektem Rize, również niemiecki obóz koncentracyjny Gross Rosen i jego filie. I zaopatrzyłem się tam wśród muzealników, którzy zajmują się tymi artefaktami, niestety dramatycznymi i tragicznymi historii naszej najnowszej. Zaopatrzyłem się w literaturę, między innymi wspomnieniową. Czytam teraz książkę Abrahama Kaisera Za drutami śmierci, który po raz kolejny, czytam to w książce wspomnieniowej obozowej, to wielu więźniów, którzy napisało wspomnienia, mówią, że jeżeli ktoś w obozie utracił jakąś żądzę, wolę przeżycia następnego dnia, bo tak naprawdę w obozie to żyło się po to, żeby przeżyć jeden dzień, albo tą chwilę, kolejną minutę, godzinę, cokolwiek. Jeżeli ktoś się załamał, to już nie było dla niego ratunku. Tutaj opisywał właśnie przykład, jak zabierano więźniów z Auschwitz i przewożono ich do Gross Rosen, żeby potem rozlokować ich po tych podobozach projektu Rize w Górach Sowich. I idąc do pociągu, przechodzili koło obozu żeńskiego i zobaczyli swoje żony, swoje córki, które były bite przez nadzorczynię, przez kapo. No, oczywiście to jest coś strasznego. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle takiej sytuacji. No, nie wiem, czy bym przeżył jeden dzień w obozie, a już widząc, jak ktoś z moich bliskich jest maltretowany, no ale
ci ludzie po prostu wiedzieli, że nie mogą się poddać, że oni żyją po to, żeby właśnie po wojnie spotkać się ze swoimi rodzinami, które mieli nadzieję też, że przeżyją. A ten, kto nie dał rady, no to po prostu nie przeżył tego dnia. No, zazwyczaj było tak, że nie mógł już nic robić, więc po prostu, ponieważ nie pracował, to nadzorca go pobił na śmierć. Ale czasami było tak, że on po prostu siadał w kącie, rozpłakał się i umierał sam. No, po prostu życie z niego uciekało, bo już nie miał siły po prostu podjąć walki. Ja nie chcę tutaj nikogo osądzać. Niech nikt nie myśli, proszę, z Państwa, że ja tutaj próbuję osądzić kogokolwiek, kto był więźniem obozu koncentracyjnego. To było piekło na ziemi. Tylko przytaczam pewne fakty, które czytam i które naprawdę mnie zadziwiają, bo ja nie znalazłem się w takiej sytuacji i nikomu nie życzę, żeby się znalazł, żeby taka rzeczywistość kiedykolwiek się powtórzyła i kogokolwiek dotknęła. Ale to pokazuje, jak bardzo jesteśmy zależni od tego, jak myślimy, jak przeżywamy, jak wygląda nasz świat wewnętrzny. Tak, i dopóki się nie znajdziemy w takiej sytuacji, to nikt z nas nie wie, co zrobiłby. Nikt nie wie. Jak mówiła Szymborska, tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. I po prostu tak to wygląda, Pawle. Ale chcę wrócić teraz jeszcze do tych naszych, tego nastawienia w procesie zmiany. Bardzo ważne jest przyjrzenie się swoim schematom, dlatego że my mamy pewne schematy działania. I to mogą być takie schematy, które na przykład są bardzo destrukcyjne, które w życiu powodują, że my sobie gorzej radzimy, ale często nie chcemy z tych schematów rezygnować. Na przykład taki schemat jak na przykład łatwo się obrażam na ludzi, zrywam relacje, izoluję się, obrażam się. Mam problem z wypracowywaniem kompromisów, mam problem z rozmową, albo na przykład jestem zbyt krytyczny, wszystko mi się nie podoba i wszyscy mi się nie podobają. I tak naprawdę w gruncie rzeczy nie jestem w stanie zbudować relacji, nie jestem w stanie funkcjonować w społeczeństwie, ponieważ mam pewne przywary, które powodują, że ludzie się ode mnie odsuwają, ale ja tego nie zmieniam. I teraz pytanie właśnie, czy ja jestem zdolny do zmiany? No, to jest bardzo trudne, no bo trzeba byłoby się przyznać, że ta moja strategia postępowania nie jest zbyt mądra i że to, co robiłam do tej pory, nie było mądre i no właśnie, to wymaga odwagi. Często to jest bardzo trudne, szczególnie kiedy ten schemat trwa latami, kiedy jest już bardzo utrwalony, kiedy przyznanie się do błędu oznacza powiedzenie, że przez 20, przez 30, przez 40 lat postępowałam głupio, to jest bardzo dużo, prawda? To jest bardzo duży kaliber. Więc myślę sobie, że to jest trudne i ten początek zawsze jest trudny. No bo ta zmiana wymaga właśnie tej refleksji, decyzji, no i potem konsekwencji. No bo wiecie, przyzwyczajenie jest naszą drugą naturą. Czyli tak naprawdę, jeżeli mamy jakieś nawyki, to potem zmiana tych nawyków nie jest prosta. No właśnie, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo nawet jeżeli my sobie zdamy sprawę z tego, że my postępujemy niewłaściwie i teraz postanowimy sobie, że my będziemy już postępowali inaczej, to pytanie brzmi, jak nie wchodzić w stare buty, szczególnie w silnych emocjach. Bo kiedy jesteśmy w silnych emocjach, to rozum śpi i budzą się demony. I wtedy tak naprawdę najłatwiej jest nam znowu wracać do starych schematów. Więc tak naprawdę w silnych emocjach, kiedy to środowisko nie gra z nami do jednej bramki, wtedy bardzo łatwo jest wrócić do starych po prostu przyzwyczajeń. Na pewno warto jest, jeżeli poszukujemy, skorzystać z rady, tak jak ty powiedziałeś o tej mądrej kobiecie, która na przykład powiedziała ci kilka miłych słów, poszukać kogoś takiego, dobrych słów, lektury, takiej też wiedzy wynikającej z cudzych doświadczeń, ale nie takiej jakiejś głupiej, tylko czasami ktoś nam powie, wiesz,
kiedyś miałem taką sytuację. Ja w tej sytuacji nie umiałem się odnaleźć, ale wtedy, wiesz, zrobiłem to i tamto. Czasami to może być inspiracja, jeżeli ktoś potrafi się przed nami otworzyć. No i oczywiste jest to, że każda sprawa jest inna. Ale właśnie warto czasami sięgnąć po tą inspirację. Warto też sobie zobaczyć i usłyszeć. I tutaj to jest taka duża rola na przykład przyjaciół, że można usłyszeć, że nie tylko my mamy trudno, bo w tym dzisiejszym świecie bardzo dużo widzimy ludzkiego sukcesu i ludzkiego szczęścia. Natomiast my się bardzo nie upubliczniamy tak z tym swoim trudem, z tym swoim jakimś nieszczęściem. I bardzo łatwo powstaje takie przekonanie, że wszyscy mają lepiej niż ja. Że w zasadzie te trudności to spotykają tylko mnie i dlaczego mnie, prawda? Bo ja jestem taki jedynie nieszczęśliwy. No i... Tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę na to, czym się karmimy. Te Wilki dwa, prawda? Czy już nie mówię tutaj w kategoriach moralnych, dobra czy zła, bo do tego odnosi się tekst piosenki zespołu Lux Torpeda, ale tego, czym się karmimy, wyobrażeniem o życiu, czy jego faktycznym, czy faktycznym życiem. To znaczy, czy unikamy życia, skupiając się tylko na jakichś jego formach sukcesów, które wszyscy zamieszczają właśnie na portalach społecznościowych, czy po prostu przyjmujemy, że życie się toczy i niesie ze sobą porażki i sukcesy i porażki, wzloty i upadki. No i co z tym się wiąże? No mianowicie to może być deprymujące po prostu i odejmować chęć działania, bo no tak, innym się powodzi, oni mieli inny start w życiu, mają inne predyspozycje, wybrali lepszy kierunek wykształcenia i to się sprawdza w obecnych czasach. Moje wykształcenie po prostu jest do kitu, już właściwie nic się z tym nie zrobi. Sztuczna inteligencja wykosiła mnie z rynku. I w ogóle tendencje rynkowe są takie, że ja teraz mogę robić tylko jakieś proste rzeczy, no i jestem skazany na biedę. Jeżeli będziemy się pogłębiać w takim myśleniu, no to oczywiście prędzej czy później to się stanie rzeczywistością. Dlatego no, przezwyciężenie lęku przed fiaskiem i wzbudzenie w sobie nadziei na to, że uda się osiągnąć coś, co zamierzyliśmy, to jest podstawa w ogóle. No i jakimś dodatkowym takim potykaczem, o którym można się przewrócić, to jest tak, ale. Tak, ale. Albo bo kiedyś się udało, albo się nie udało, prawda? To, o czym mówiliśmy, czyli przejrzeć, rozpoznać swój sposób działania, jakiś wpływ ustalonych schematów. I jedną rzecz, o której warto pamiętać, że początek zawsze jest trudny. Może dlatego właśnie tak trudno nam jest przekroczyć próg prokrastynacji, ponieważ za nią właśnie jest jakiś trud, który trzeba podjąć. No, trzeba po prostu, no, jak to się mówi literalnie, podnieść 4 litery z fotela i wstać, zakasać rękawy i zacząć coś robić. No i tu jest problem. To jest właśnie to, dlaczego prokrastynacja nas nie powstrzymuje przed podjęciem, bo po prostu się nie chce. Po prostu się nie chce. Wracamy do Państwa za chwil kilka. To będzie już ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Tego wieczora w cyklu Na budowie relacji o tym, że od jutra będzie inaczej, czyli jak walczyć z prokrastynacją i konsekwentnie realizować postanowienia. Beata Janowska, Państwa i mój gość, mediator i pedagog z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, jeszcze przez 20 minut jest z nami. Na Facebooku przez tyleż czasu również Państwo macie swoje miejsce do publikacji treści, do komentarzy, do myśli, wątków, pytań, jeżeli takowe się rodzą, jeżeli ktoś z Państwa chce się podzielić swoim doświadczeniem, jak poradził sobie z prokrastynacją, to zapraszam. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. To jest Państwa forum wymiany myśli. Forum dla świetlików. Za kwadrans minie godzina pierwsza. Ostatnie 15 minut dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym to rozmawiamy o tym, że od jutra będzie inaczej, czyli jak walczyć z prokrastynacją i konsekwentnie realizować postanowienia. To w ramach cyklu Na budowie relacji, którego współtwórczyni Beata Janowska dzisiaj jest z nami. Mediator, pedagog z Fundacji
międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Jesteśmy pod koniec naszej rozmowy o tym, co trzeba koniecznie wziąć pod uwagę w procesie zmiany nastawienia. Na pewno to ustawienie hierarchii wagi spraw, ważne, mniej ważne, to jest bardzo istotna rzecz. Właściwie od tego zaczęliśmy dzisiaj, że prokrastynacja to jest rzecz jedna, ale ustawienie tej wagi hierarchii, wagi spraw, to jest rzecz równorzędna co najmniej. Że, krótko mówiąc, nie żyjmy jak roboty, tylko patrzmy na to, co naprawdę jest istotne. Kłania się ta słynna historia z profesorem, który postawił przed studentami wielki słój, powkładał kamienie, potem dosypał żwiru, potem drobnych kamyczków, potem piasku, potem jeszcze nalał wody i tak dalej, i tak dalej. No, okazuje się, że jak napchamy rzeczy nieistotnych, to potem te naprawdę ważne się w tym nie zmieszczą. Natomiast te mniej istotne zawsze możemy do tych kamieni, tych milowych, dorzucić. Walka z lękiem, założenie, że mogą zdarzyć się porażki, a nawet na pewnym etapie jakieś ujemne saldo rozwiązań, to jest też rzecz, którą trzeba po prostu przyjąć, że tak może być. No i w związku z tym na pewno trzeba się pożegnać z jedną rzeczą, z iluzją doskonałych rozwiązań. Bo o tym też od lat mówimy w Nocnych Światach, przy różnych okazjach. Im bardziej jesteśmy perfekcjonistycznie do czegoś nastawieni, tym bardziej zrobimy sobie kuku, prędzej czy później. No i te uczucia, o których mówiliśmy, dlatego praca z uczuciami jest na tyle istotna w tym zagadnieniu, że trzeba się liczyć ze zmiennością uczuć. To znaczy, że w trakcie pracy nad sobą, nad walką o to, żeby pokonać prokrastynację albo jakoś wdrażać konsekwentne realizowanie postanowień, może się wiązać no właśnie z porażkami, czyli ze zmiennością uczuć. Jeżeli się im poddamy, no to po prostu możemy w pewnym momencie przegrać i wrócić do punktu wyjścia, albo nawet co gorsza się cofnąć i tutaj w tym momencie może się zrobić tak, że nie będzie już miejsca na dezintegrację pozytywną, tylko to będzie dezintegracja ewidentnie negatywna, która będzie nas ciągnąć w dół i bez pomocy sobie nie poradzimy. No ale do pomocy też jest potrzebna, do przyjęcia pomocy jest też potrzebna inicjatywa. Może być tak, że ktoś wyciągnie rękę, a my jej nie podejmiemy. Jasne, jasne. Słuchaj, jeśli chodzi o zmianę tak naprawdę, to bardzo ważne jest to, żeby nie oglądać się na innych ludzi, bo to jest nasze życie i jeżeli to my chcemy zmiany albo nie chcemy zmiany, to my musimy wiedzieć i wyobrazić sobie, jak ja poczuję się z tą zmianą, co ona spowoduje w moim życiu, czy ona jest celem, czy ona jest tylko środkiem do osiągnięcia jakiegoś innego celu. To my mamy zaprojektować nasze życie tak, żeby było nam dobrze. I teraz bardzo ważne jest to, żeby gdzieś wiedzieć również, że jest możliwe, że możemy dążyć do czegoś, możemy przeprowadzić tę zmianę, a potem okaże się, że wcale nie o to nam chodziło. Że wcale to nie wygląda tak, jak myśmy sobie to wyobrażali. Dlatego, że w idealnym świecie wszystko wygląda inaczej. Natomiast tak naprawdę to wszystko okazuje się w praniu, że tak powiem. W życiu nigdy nie wiadomo do końca, jak wyjdzie. I trzeba po prostu czasami się z tym zmierzyć. Czasami może na przykład trzeba wrócić do ustawień pierwotnych. Może wcale ta zmiana nam nie posłuży. I tak też może być. Ale to nie znaczy, że mamy niczego nie robić. My czasami zamieramy, nie robimy niczego, dlatego że bardzo boimy się, że coś popsuje. Natomiast nie ma innej możliwości w życiu, po prostu życie wymaga działania. I trzeba po prostu myśleć, trzeba działać, trzeba próbować. No, tak mówiąc wprost, w tym życiu trzeba się czymś zająć tak naprawdę. No bo każdemu ileś tam tych lat życia zostało, no coś trzeba w tym życiu robić tak naprawdę. Także to też jest jeden z powodów, żeby się czymś zajmować. I w tym wszystkim nie warto również porównywać się z innymi ludźmi. To jest bardzo trudne, dlatego że w tej chwili bardzo dużo stawia nam się różnych ideałów,
Mówi nam się, jak powinien wyglądać mężczyzna, jak powinna wyglądać kobieta, jak powinien się zachowywać, jakie sukcesy powinniśmy odnosić. Jakby gdzieś media społecznościowe stawiają nam przed oczami jakieś postacie. Myślę, że w tej chwili takie postacie historyczne, czy postacie na przykład jakieś takie kulturalne, to one już tak gdzieś odeszły gdzieś na drugi plan. Natomiast najbardziej tutaj do nas przemawiają dzisiaj media społecznościowe, powiedziałabym. Mówię do nas jako do społeczeństwa. I teraz chcę powiedzieć, że trzeba bardzo dużej odwagi, żeby iść swoją drogą. Żeby nie stosować takiej mimikry. Żeby nie wtapiać się w tłum. Żeby nie naśladować kogoś. Żeby mieć odwagę bycia sobą. Żeby mieć odwagę pójścia swoją drogą. To naprawdę jest bardzo trudne dzisiaj, dlatego że w świecie hejtu, w świecie ludzi, którzy gdzieś gotowi są na przykład powiedzieć kilka nieprzyjemnych słów, to myślę, że to jest jeszcze trudniejsze. Natomiast to porównywanie się z innymi powoduje, że zawsze będziemy czuć się albo lepsi, albo gorsi od innych. I to w każdej sytuacji nie jest to dobre, tak naprawdę. To cały czas to mierzenie się, w którym ja jestem momencie, prawda? W którym ja jestem miejscu. Myślę sobie też, że bardzo ważne jest to, żebyśmy my mieli w sobie elastyczność, taką gotowość na zmianę. Bo tak jak już mówiłam, im dłużej działamy według schematu, tym trudniej nam jest zdobyć się na zmianę. I problem polega na tym, że jeżeli my zaczynamy tracić elastyczność, to my jesteśmy bardzo, tak bym powiedziała, łatwo nas złamać. Bo jeżeli my jesteśmy elastyczni, jeżeli my mamy cały czas gdzieś myślimy, może zrobimy tak, może zrobimy inaczej, a jak tak, to może inaczej, a jak tak, to jeszcze jakąś inną drogą pójdziemy. Jeżeli jesteśmy elastyczni, to my jesteśmy bezpieczni, ale jeżeli trzymamy się tylko jednego schematu i tylko tak może być, to tak naprawdę jeżeli nam się ten schemat wali, to po prostu jest koniec świata. Czyli tak naprawdę jeżeli jesteśmy elastyczni, jeżeli jesteśmy kreatywni, to jest nasz bardzo, bardzo duży zasób. Ale też chcę powiedzieć, że jest taka szczególna sytuacja, kiedy bardzo trudno nam być czasami życiowo elastycznym, szczególnie gdy mamy bardzo wiele takich uwikłań relacyjnych, na przykład uwikłań w rodzinie, czy w jakimś środowisku, kiedy jesteśmy w jakichś rolach, kiedy czasami trudno jest nam zmieniać jakoś tam koncepcję, czy jakieś mieć inne pomysły na życie, kiedy tak naprawdę bardzo wiele osób od nas zależy. I bardzo wiele osób polega i na nas, i bardzo wielu wiele osób uważa, że my tak musimy funkcjonować, bo im się to należy. I to czasami naprawdę jest bardzo trudno. Dużo łatwiej jest osobom, które żyją dla siebie, które nie są obarczone na przykład jakimiś tam relacyjnie, dużo łatwiej jest powiedzieć, rzucam to, zaczynam robić coś innego, na przykład zmieniam zawód, wyjeżdżam do innego miasta, prawda? A tutaj czasami to są takie sytuacje, że naprawdę trudno jest ruszyć się gdzieś. Chciałabym powiedzieć, że właśnie prawie każda zmiana dotyczy także naszych bliskich. I to też jest duża trudność, bo trzeba też się z nimi układać. Że to nie jest tylko tak, że to jest moja układanka życiowa. Tylko ja jeszcze muszę tak naprawdę z nimi wszystkimi wejść w jakieś porozumienie. No właśnie, tym bardziej, że nie ma stuprocentowej pewności, że nasze zmiany zostaną zaakceptowane przez otoczenie. Może być tak, że nawet najbliższa rodzina nie zaakceptuje pewnych zmian, które podejmiemy, jeżeli mówimy już o takich zmianach, powiedziałbym, naprawdę poważnych, życiowych, czyli podjęcia pewnego kierunku. Nie mówię tutaj o tym, że nagle byliśmy bałaganiarzami, a nagle zaczęliśmy sprzątać, bo to wszystkim się spodoba. Natomiast pewne wybory, na przykład moralne, etyczne, jakoś szerzej mówiąc cywilizacyjne, mogą naprawdę nie spotkać się z akceptacją. Ba,
Nawet więcej mogą się spotkać, jak to dzisiaj w Brewiarzu czytamy w drugim czytaniu, że po prostu nawet najbliżsi mogą nas zacząć prześladować. Ale no dobrze, nie będziemy może w tym kierunku iść. Natomiast co warto pamiętać, żeby nie zniechęcać, że jednak mimo wszystko wymaga, każda zmiana wymaga jakiegoś poświęcenia, jakiegoś zaangażowania, to nie jest czarodziejska różdżka. I również czas na to jest potrzebny. To nie jest tak, że jak podjąłem decyzję, to za 5 minut wszystko będzie gotowe. No nie. Tylko dlatego, że podjąłem decyzję, to jest zmiana. Znaczy podjęcie decyzji jest już jakąś zmianą, ale to jest ukierunkowanie na pewne działania, które na pewno będą wymagały czasu i pracy, poświęcenia. I być może odwrócenia się od wielu dotychczasowych rzeczy, które modelowały nasze życie do tego stopnia, że w trakcie tego procesu przemian postawimy sobie po stokroć pytanie, jak ja teraz będę żył? Jak ja teraz będę żył? Jeżeli ktoś z Państwa przechodził takie przemiany, to doskonale wie, o czym mowa. Ja wiem. No i to, Beato, musimy podkreślić po raz kolejny. Warto sobie robić przerwy w drodze do celu, chociażby po to, żeby zyskać pewną perspektywę i zobaczyć, ile się przeszło i ile przed nami. I być szczerym, nie oszukiwać się, że jest jeszcze naprawdę sporo drogi do pokonania, czyli po prostu umieć przyznać się do swoich błędów i słabości, ale nie kokieteryjnie, bo ja taki jestem, tylko naprawdę niczego nie tuszować. Kurczę, powiedzieć sobie, tego nie umiem, ale się nauczę. Skoro zrobiłem, przeszedłem tyle, to znaczy, że mam możliwości na to, żeby zrobić jeszcze coś więcej. Po prostu. Czyli ten fragment, który przeszedłem, już mnie czegoś nauczył, więc to znaczy, że mogę się nauczyć jeszcze więcej. Ja myślę, że każdy ma też takie doświadczenie, że szczególnie w sytuacji, kiedy coś było bardzo trudnego i rzeczywiście ta zmiana musiała kosztować nas i dużo czasu, i dużo wyrzeczeń, i dużo energii, to myślę sobie, że ten sukces jest dużo większy i to poczucie sukcesu. I to jest tak, że jeżeli my potrafimy stawiać czoła wyzwaniom, wprowadzać zmiany, a później, kiedy to się udaje odtrąbić sukces, to nas buduje. To powoduje, otóż że... Otóż to. To właśnie te wszystkie kompetencje, o których mówimy, które warto pobudzić do tego, żeby uruchomić proces zmian, właśnie czy to prokrastynacji, czy konsekwencji w działaniu, to jest coś, co powinno być celem nadrzędnym w gruncie rzeczy, bo powinno być jakimś ustawieniem sobie tego celownika ufności w to, że skutki zmiany spowodują to, że będziemy się lepiej czuli w życiu z samymi sobą, będziemy się w tym życiu lepiej zagospodarowani, krótko mówiąc, i lepiej będą się układały nasze relacje, na co zwracasz szczególną uwagę i co jest bardzo cenne, bo w gruncie rzeczy no człowiek, jak dobrze wiemy, nie żyje sam sobie. I wszystko możemy sobie poukładać w naszym ogródku, tylko że tak naprawdę może się okazać, że kiedy z tego ogródka wyjdziemy, to jesteśmy kalekami społecznymi. Dlatego na koniec parę rzeczy chcemy powiedzieć o tym, co te pobudzone sfery kompetencji prowadzą, do czego wzmocnienia prowadzą. Jeżeli pobudzimy sferę kompetencji, to ona doprowadzi nas do rozwinięcia tej sfery kompetencji. Jeżeli pobudzimy sferę akceptacji, to ta akceptacja będzie na końcu dużo większa niż na początku. I tak dalej, i tak dalej. Na pewno optymizm wzrasta wraz z miarą osiągniętego sukcesu. Poczucie odpowiedzialności. Jeżeli podejmiemy jakąś odpowiedzialność za siebie w końcu, to ta odpowiedzialność będzie wzrastać proporcjonalnie do tego, ile włożyliśmy w nią energii. Poczucie niezależności.
czyli wyjście poza sferę tego, że nie jestem panem swojego życia, tylko życie powoduje, że tańczę jak korek na fali. To mnie poniesie w to, zależy jak wiatr wieje. No nie. Okazuje się, że ja mogę po prostu na tym korku żagiel postawić i nauczyć się halsować, to znaczy płynąć pod wiatr. Bardzo piękną rzecz napisał tutaj na Facebooku Dariusz. Gdy jest ciężko, należy pamiętać, że samolot zawsze startuje pod wiatr. Brawo. Brawo, panie Dariuszu, to jest piękna maksyma. Mam przekonanie, że nie tylko do dzisiejszego tematu, ale i wielu innych, które podejmujemy w Nocnych Światłach jako pewną drogę do przemiany, do czego zawsze zachęcamy w Nocnych Światłach. No i ta elastyczność, na którą zwróciłaś uwagę, Beato, to też jest rzecz bardzo istotna. Natomiast możliwości oddziaływania interakcji społecznych, czy również wewnętrznych, to jest rzecz absolutnie niebagatelna i myślę, że ona jest jedną z najcenniejszych kompetencji, którą nabywamy przez ich używanie, czyli rozwijamy skutecznie i to jest rzecz, która prowadzi nas do czego? Do tego, na co zwróciliśmy uwagę wcześniej. Mianowicie, że startujemy z rozgraniczania między postawą negatywną a pozytywną i staramy się skupić na tej drugiej, a prowadzi to nas do czego? Do tego, że w gruncie rzeczy w sumie dlatego uzyskujemy i pogłębiamy nasze kompetencje, akceptację, optymizm i tak dalej, że poprawia się nasze fizyczne i psychiczne samopoczucie, co również rzutuje na nasze relacje i również jest przyczynkiem do naszego działania, do podejmowania decyzji, do zwiększenia decyzyjności i do konsekwencji w realizowaniu tych decyzji. To prawda. A poczucie sprawczości jest bardzo ważne, bo musimy czuć, że to my jesteśmy za sterami tego życia. Że to nie jest tylko tak, że rzuca nami po prostu na prawo i na lewo, bo nie jesteśmy tylko, że tak powiem, ofiarami. Że mamy po prostu też w sobie tą siłę. A myślę sobie, że taka cecha jak męstwo jest nie tylko dla mężczyzn i ja najbardziej, że tak powiem, tę cechę szanuję w ludziach, męstwo. Myślę, że wszyscy tego bardzo potrzebujemy, po prostu, bycia mężnymi. No, męstwo, czyli odważne przeciwstawianie się trudnościom życia. No, krótko mówiąc, no, tak to można najlepiej scharakteryzować. To jest jedna z tych średniowiecznych cech rycerskich, które no oby nie zanikły, nawet jeżeli zapomnieliśmy, że to jest jeden z tych cech przynależnych pewnemu ideałowi, no to jeżeli nawet gdzieś zapomnieliśmy o ideałach życiowych, to może warto po prostu zacząć się zastanawiać, jakie są nasze ideały życiowe i to jest jakiś przyczynek do tego, żeby dążyć do przemian, do tego, żeby porzucić, jak to mówił papież Franciszek na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, porzucić kanapę i zacząć konsekwentnie realizować postanowienia, o czym dzisiaj rozmawialiśmy w Nocnych Światłach, które właśnie dobiegły końca, bo już 4 minuty po godzinie pierwszej, czas najwyższy się pożegnać. Tego wieczora w Nocnych Światłach, w cyklu Na budowie relacji, mówiliśmy o tym, że od jutra będzie inaczej, czyli jak walczyć z prokrastynacją i konsekwentnie realizować postanowienia. Państwa i mój gość, współtwórczyni cyklu, Beata Janowska, mediator i pedagog z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, była gościem tego wydania Nocnych Światłach. Dziękuję serdecznie. Serdecznie dziękuję, dobranoc. Dobrej nocy życzę Tobie i nieobecnemu dzisiaj z nami po raz kolejny wyrażam wielki żal z tego powodu Bogdanowi, Twojemu szanownemu małżonkowi, współtwórcy cyklu Na budowie relacji, który dzisiaj wyjątkowo no, przebywał po prostu gdzie indziej, no, w innej rzeczywistości, ale świata tego nie oddalił się do kosmosu poza granicę, którą wyznacza prędkość światła. Nie, Bogdan jest cały czas z nami, ale dzisiaj po prostu nie było go w Nocnych Światłach. Mam nadzieję, że już w najbliższym wydaniu będzie ponownie. Spotkamy się ponownie we troje. Dziękuję też Państwu za uwagę, za wszystkie myśli, komentarze, którymi się Państwo podzieliliście z nami na Facebooku. Zamykamy forum wymiany myśli dla świetlików. Będzie czynne ponownie jutro od 23 do 1, bo Nocne Światła 4 razy w tygodniu właśnie w te 2 godziny od poniedziałku do czwartku spotykamy się i wtedy również czynna forum wymiany myśli dla świetlików.
To było 1807 wydanie Nocnych Świateł. Zapraszam do słuchania nas na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. We wtorkowym wydaniu kolejna odsłona cyklu Historia Chrześcijaństwa. Tym razem przebędziemy przestrzeń od pustego grobu do interwencji Sanhedrynu. Gościem jutrzejszego wydania będzie jego współtwórca tego cyklu, profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca akademicki w Kolegium Civitas. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.